I'm over it. I would be like, I'm over this. Cześć, jestem Kasiulcia i witam Was w Siedmiu Grzechach. Melanie jakaś taka nie w sosie, dopiero wstała. Jest pierwszy dzień, kiedy ona jest w ciąży, jak tam brzuch? No, chyba jeszcze tak nie widać. Ale jakaś taka kurczę smutna Ty jesteś, co tam? Zaraz, moment. Tu, że ciąża, mdłości i że brudna i że głodna. No dobra. To zróbmy sobie kąpiel z bąbelkami. To chyba taki rytuał będzie naszej Melanii. Codziennie rano kąpiel z bąbelkami. Okej, okay. Kąpiel i będziemy chcieli coś zjeść dobrego. Mamy w ogóle coś w lodówce? Chyba była jajecznica. No mamy. No to zjedzmy sobie jajecznicę. Usiądźmy przy stole. I tak, moi drodzy, co do zawodu, pytałam Was ostatnio, jaki zawód ma nasza Melanie wybrać, w ogóle co ma robić w życiu właśnie zarobkowo i wygrało, to nie był konkurs, ale najwięcej z Was mówiło właśnie o agentce, żeby ona była właśnie agentką w tej karierze w kierunku łotr, o, czyli będziemy potrzebowali złośliwości na pewno i tam chyba sprawność fizyczna. Co jeszcze będziemy potrzebować? No zobaczymy. Ja tej kariery bardzo dawno nie robiłam. Nie wiem, czy w ogóle akurat w kierunku łotr kiedykolwiek szłam. Nie jestem pewna. Więc dla mnie to też będzie takie odświeżenie, przypomnienie i nauka nowa. Czegoś nowego w Simsach się nauczę. Cały czas się uczę czegoś nowego tak naprawdę. A więc to będzie też fajne takie doświadczenie. A wody nie spuściła. Co ty? O Jezu, jeszcze ja zaglądam. No, skorzystaj sobie i chodźmy od razu do komputera. Zrobimy sobie znajdź pracę. Chodź, Melanie. No, co tam? Ojej, nie... Co jej? Ja nie wiem, zobaczcie, jakieś bugi w tej grze cały czas. Tu z łóżkiem, tutaj z tą wodą. Ja nie wiem, co to się dzieje. I co? Detektyw, naukowiec, artystka, kuchmistrz, przestępca, tajna agentka. O, zobaczcie, tutaj. Żyj pod osłoną tajemnicy jako tajna agentka. Od infiltrowania głównych kwater wroga do sztuki przesłuchiwania. Im więcej wiesz, tym mniej świat wie o tobie. Ścieżki kariery, agentka specjalna i łotr. My będziemy szli w tą ścieżkę łotr. Kiedy mamy samochód? Mamy jutro o... A nie, 3 dni... Aha, okej. 3 dni wolne? Dobra, już ja nie mieszam. I mamy na 7 do pracy. I potrzebujemy przeglądać dane wywiadowcze. A ona co robi? Film akcji ogląda. No to tak trochę w temacie. Zwędź obiekt. Okej. I Barbara w krzakach chyba jej się spodobało. Pooglądaj chwilę telewizję. Jest 9 rano. Może... Zrobimy coś w tym... O, Skyler dzwoni. Światowej sławy cyrk, chodźmy to sprawdzić. Skyler, nie. Ty przyjedź do nas. Zaproś. Chodź, Skyler. O, zobaczcie, jak ona tutaj ma na maksa. To przez to, że dziecko mają w drodze? Nie wiem. Przyjdź, Skyler, bo my tu potrzebujemy zrobić Barbara w krzakach. Niech Skyler wpada. I potrzebujemy zwędzić obiekt. To pojedziemy... Póki jeszcze pokaż ten brzuch. Nie widać, tak? Dobra, to pojedziemy do ćwirów. Zobaczymy, co tam słychać. Musimy się już zacząć powoli zaprzyjaźniać z ćwirami. O, jest. Chodź romantyczny od razu do niego. A obejmij go na początek. Dalej. Całowanie. Dalej. Już weźmy coś przyjaznego, żeby nie było. Poznaj. I lecimy. A jeszcze byś chciała co? Oj, zniknęło. Dobra, to nie. No, Barbara w krzakach. Gdzie jest? Romantyczne. O. Dobra, dajecie, kochani. Raz, dwa, raz, dwa. No. Ptaszki latają, serduszka śpiewają. Co tu jeszcze byś chciała? Dobra, to zaraz wszystko po kolei. I w ogóle chciałabym do parku się przyjechać. Sparodiuj? Barbara, no przed chwilą, co ty?
Ej, no słuchajcie, jak ona chce, no to co ja mogę na to poradzić? Moment. Sparoduj kogoś. To będzie w zabawnych? Nie, nie, dowcip. Jak mam zrobić sparodiuj? Złośliwe? Chyba nie. Podłe też nie? Zabawne? Parodiuj, dobra, stój, chodź. Świetnie, i szybko, bo ona chciała znowu z nim barabary. No to lecimy. Nie, już nie może, no co jest? No nie mówcie, że teraz i w krzakach nie mogę. No, on źle stał, biedak. Lecicie, kochani, jeszcze raz, bo ta biedna niewyżyta już po prostu w tej ciąży, ja nie wiem, hormony czy co. No, już, już, już. Dobra. Co tu jeszcze? Dzwonić chcesz? Kup zmywarkę, jaka wygodna. Zadzwoń do kogoś. To moment, zadzwonimy do Alice. Żeby spełnić właśnie tą zachciankę. Już nie chcesz, to nie. Chciałam spełniać jej wszystkie zachcianki, żeby mieć jak najwięcej tych punktów. Z tego względu, że chcę właśnie jak najwięcej cech jej kupić. Okej, okay. Pożartowałaś? Jeszcze byś coś chciała? Kup zmywarkę już, dobra. Pogadaj. To gadasz. Pogadaj. Jest tu gdzieś? O, podziel się, niech się dowie, co zrobił. Powiedz mój, co cieszysz się? No, chyba tak. Jeszcze SMS. Dobra, nie ma czasu. Lecimy do parku. Podróżuj, możesz z nim nawet pojechać. Nie ma sprawy. Już nie ma gadania, lecisz do parku. Jesteśmy w wierzbowej zatoczce, Park Magnolii. Magnolii? Chociaż raz dobrze powiedziałam? Magnolii. Chyba tak. Słuchajcie, potrzebujemy truskawek. Niech ja ich puszczę, niech oni sobie tam robią co chcą. A my rozejrzyjmy się za truskawkami. Pewnie wam to przewinę, ale no potrzebuję znaleźć truskawki. No dobra, kochani, to chyba to nic z tego, no bo truskawki są, ale jeszcze niedojrzałe. Widziałam jabłoń i widziałam jeszcze kwiat lwiej paszczy, a my potrzebujemy truskawek, żeby je wcinać i mieć dziewczynkę. Także dziwne, że są niewykiełkowane. Nie dość, że ciężko je znaleźć tutaj, na tym białym tle. O, co ty robisz? Ten pompki nawala, ta, kurde, w telefonie. To jeszcze, kurczę, niedojrzałe. No i co ja mam teraz zrobić? Wyślę radosnego SMS-a, że się nic nie udało. Radosny SMS do Alice. Szkoda, szkoda. Może jeszcze gdzieś skoczymy do tego publicznego ogrodu. Tam może coś będzie. Dobra, okej, okay, możemy tak zrobić. Podróżuj. Dobra, tylko teraz gdzie był ten drugi ogród publiczny? Czy drugi? Pierwszy, bo jeden to jest w oazie. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś przy tej parceli. Zaraz się okaże. Okej, okay. O, teraz te brzuszki, co wy ludzie macie z tymi ćwiczeniami dziwnymi? Dobra, się założę, że pewnie te truskawki rosną, o, mamy, że pewnie te truskawki u nas pod domem rosną. Chryzantemy mamy, lwią paszczę, o, truskawki, zbierz. No jak nie ma plonów? O nie... Gdzie musiał jeszcze raz przyjechać. Ale jaja. No, także założę się, że gdzieś pod domem mamy. A tu? Grzyby. No to ładnie. Dobra, to lecimy do domu. Jeszcze się tam rozejrzymy. I jak tam coś będzie... Oj, nie chcę tu, myślałam, że to roślinka. Dzwonki. Jak tam coś będzie, to będzie. Jak nie, to wiecie, co zrobimy? To my po prostu sobie kupimy tą paczkę nasion i tyle. Bo ja chcę mieć truskawki koniecznie. Dobra, są my. Teraz rozejrzymy się za tymi truskawkami. Tu coś mamy. Lilię. O! Chodź, zbierz tą lilię, bo może nam się przyda. Później. Tu coś jest. Dzwonki. Tu nic nie ma. Tu też nie. Kurczę, ja pewnie wam znowu to przewinę, bo też bym nie chciała oglądać, jak ktoś, wiecie, kr-
kręci myszką po całym tym i próbuje znaleźć jakieś kurde warzywa czy tam coś. Dzwonki, idźmy z tymi dzwonkami. Także tutaj pewnie przewiniemy. Dobra, mamy truskawki. Zbierz plon, ale jaja, udało się. Chodź po te truskawy. To jabłka? Jak jabłka? Przecież zawsze jest taka ikonka, dobra, nieważne. Coś jeszcze? Chyba nie. Tam dzwonki widzieliśmy. Jakieś inne wygibasy. Tu już więcej chyba nic nie ma. A to, co to było? O, truskawki! No to... A tu... Jedzenie, słuchajcie. Za darmo, a mamy szamę. Co to jest? Grilluj owoce, kontynuuj, czyli nie zapłacimy za to. Pazerna na hajs, co? Co to jest? Kwiat lwiej paszczy. Zbierz to też na wszelki wypadek. Bo nam się te kwiatki przydadzą, bo kolejny pomysł naszej Sandry, kochanej, żeby każde pokolenie... O, ziemniaki! Moment. Dawaj mi to. Nie mogę tego przenieść. Kto to zrobił, ciekawe? Mateusz Przyzywaniec dla wegetarian. Zjemy sobie jedno? Chyba nie za trudno choć na ziemi. Nie wiem, nie wiem. No, więc Sandra dała taki pomysł, żeby każda generacja miała swój kwiat. I właśnie dziedzic jakby, nie wiem jak to inaczej nazwać, czyli tutaj w tym wypadku nasza Melanie, żeby przez całą generację po prostu jakiś kwiat hodowała. I naszą pierwszą generację, czyli tą, którą, w której kierujemy Melanie, prawdopodobnie będzie róża. Tylko to mówię, może nie teraz, ale za jak... O, ile tu jest żarcia, o co chodzi? Hot dog z tofu? Ziemniaki? Ale kto to zrobił w ogóle? O co chodzi, jakaś uczta? Dziwne, co? Nie wiem. Jaja. Jabłko. Dobra, zbierz. Bez sensu, będę cały dzień chodzić i zbierać. No, więc tą generację chcielibyśmy, bo i Sandra właśnie, tak jak mówiłam, jest autorką tego pomysłu, żeby właśnie była róża. Jakby znakiem naszej generacji. Zobaczcie, a to możemy sobie wziąć na chatę, czy nie, skoro sami to zrobiliśmy? No jak to? To mi się nie podoba. Dobra, chodź ty zjedz, bo tu jeszcze chciałam, żebyś ty zebrała. I będzie fajnie. Jedzenia, ludzi nie widać. Zbieraj. Zbieraj, wcinaj. I do łazienki musimy lecieć. Szybko. Co to tam tak długo? Chodź, zbierzemy te jabłka. Nie? No to chodź do łazienki. Skyler, co ty chcesz? Kawiarnia. Na randkę. Nie mam czasu. Później. Lecimy. Na speedzie. Aż tak daleko? No. Wbiegaj szybko. I spuść wodę. Spuści? No ładnie. Umyj ręce, myśli o zlewie. Co mamy w ogóle w tym plecaku swoim? Mamy to. Mamy truskawki. Jedz truskawkę. I jeszcze jedną. I jeszcze jedną. Dużo ich mamy? Trochę ich mamy. Może wystarczy. Jak coś, to przy domu nam rosną. A, no tak. Dobra, co ja chciałam dzisiaj? Mieliśmy ćwirów odwiedzić, ale trochę, kurczę, późno jest. To może zróbmy sobie to, co do pracy musimy. Przeglądanie danych wywiadowczych. Stop, gdzie to będzie? Nie tu. To nie będzie w sieci? O, siadaj. Przeglądajmy. Okej, skończyła. I co, teraz musimy iść spać? No, chyba już 23. No to chodźmy spać. Jutro mamy do roboty, czy nie? Dostępne dni wolne 3. Okej. A gdzie to jest, kiedy... A, za 6 godzin. Się rozgląda jak durna. No, także, kochani, jeszcze wspomnę o tym... O robieniu simów dla mnie. Jeśli macie ochotę, to kolejny raz wspominam. Możecie zrobić takiego sima. Już kilku właśnie waszych simów mieszka na naszej dzielnicy, w naszym mieście. Mieszka właśnie 3 chłopaków i jedna dziewczyna od Hanife. Ona zrobiła Melody. Co ty chcesz ode mnie? Szalona imprezka.
4 rano, jaka imprezka ty? Idź, z roboty się weź. I właśnie Hanifę zrobiła też jedną dziewczynę, która będzie koleżanką. O, jaki brzuch, zobaczcie. To już po prostu poród zaraz. Dobra, idź do łazieneczki. I właśnie jedna z was zrobiła Melody, czyli będzie to koleżanka naszej Melanie. Melanie, Melody. Także tak, szybki prysznic. A, i jeśli właśnie robicie tych simów, jeśli macie ochotę, to właśnie oznaczajcie ich hashtagiem Kasiulcia. Wtedy łatwiej mi je znaleźć, niż za każdym razem, wiecie, wpisując imię, nazwisko i tak dalej. Po prostu tak wpisuję hashtag Kasiulcia i mam tam wszystko. Co, kto, gdzie i za ile. Zjedzmy sobie... A, właśnie, zobaczcie, mamy nowy strój. Taki kombinezon. Ogólnie pododawałam dla niej rajstopki praktycznie wszędzie, no bo mamy, kurczę, tu śnieg, zima, ona z kołymi nogami chodzi. Tak mi to nie pasowało. Znowu przy kąpie. Dobra, siedź. Zabawy nie masz, to zaraz sobie potrolujesz pewnie. Nie, przygląda sieć. No, także rajstopki pododawałam, żeby nie zmarzła, szczególnie, że ona w tej ciąży teraz, wiecie. Szkoda by było. Mamy do pracy, stop. Jeszcze bym chciała, żeby ona truskawkę zjadła przed wyjściem. Zjedz. I lecimy do pracy. O, jeszcze pozmywała, jaka kochana. No, wcinaj truskawę. No, i super. I do pracy. Okej, wróciliśmy i mamy introwertyka. O co chodzi? Zobaczcie! Zwędziła obiekt przebywając w pracy, jakiegoś tableta zawaliła. Ale ja i awans mamy. Jesteśmy analityczką wywiadu. Zarabiam 350, czy to bonus? Bonus 350, obrotowiec, analizuj dane wywiadu używając komputera. Zmiana tak jak było i dostajemy 19 na godzinę. Okej, fajnie, spoko. Musimy dalej robić to i musimy logikę. Ojejku, to ja muszę kupić szachy. 900. Dobra, zobaczmy jeszcze to, co zwędziliśmy. Skradzione, masakra. Możemy to sprzedać? Sprzedać czy zostawić, jak myślicie? W sumie po co nam tablet? Zobaczmy, ile to jest warte. Oj, co ja zrobiłam? Przecież muszę najpierw to przenieść, no. Kurczę, co ja? Chodźcie, zobaczymy teraz. Tysiąc, dobrze patrzę? Słuchajcie, sprzedajemy. Dodatkowy 1000. Ale ja mamy 2. No Melanie, dobra robota ci powiem. Zabawa, no to ci się należy teraz. Chodź sobie pooglądaj telewizję. Zobaczmy, co ona w ogóle chce. Klikniemy zabawa. Ona chce oglądać aktualny kanał. Ale tu nic nie gra, więc co? O, jak nosimy brzuch, zobaczcie. Najpierw brzuch, później 5 minut po tym Melanie. Czyli znaczy, że ciąża blisko. Ciąża, w sensie, tam wyskoczy ten babyborn. Wyklucie. Drugi trymestr. O, idzie jeść. Dobra, to sobie zjedz. Chcemy danych szukać. Będziemy to robić. Zaprzyjaźnić się i chcemy zwędzić obiekt. No, ale czemu jej to nie zaliczyło? Przecież ona zwędziła. Dobra, wcinaj. Szybciusieńko. Pogramy w komputer. Pogramy w komputer. I lecimy coś zwędzić. Dawaj, graj w grę. Big Box. Szybko, szybko. Nie ma czasu. To ja ci pozmywam już, kobieto. Mamy zabawę? No, już, okej. Dobra, jeszcze łazieneczka na szybciurkiem. Szybciutko łazieneczka. I słuchajcie, pojedziemy. Gdzie pojedziemy? Do świrów? No, można już chociaż z tym brzuchem tam się pokazać. Czekajcie, niech ja pomyślę, gdzie możemy pojechać coś zwędzić. Podróżuj. No zobaczymy, na mapie się zastanowimy. No i co? Gdzie jedziemy? Spencer, Kim Levis, ćwiry, pancakesy. Co, pojedziemy tutaj? Spencer. No dobra, zobaczymy. Może tutaj. Dobra, super. Jesteśmy, pukamy. Chodź, Melanie. Z tym brzuchem to cię wpuszczę na pewno. Powiedzę, Boże, kobieto, wejdź, bo ty zaraz padniesz nam tutaj, bo wyklujesz to dziecko od razu. Jak ty? Alice. Cześć. Chodźcie, przywitamy się z nią.
przyjazny, żeby tutaj, wiecie, podejrzeń nie wzbudzać. Co macie fajnego na chacie? Telewizor? A jak mam zwędzić? No właśnie, jak ja mam zwędzić? Przecież ja nie wiem, jak to zrobić. Kliknij obiekt i, wybierz, spróbuj zwędzić. No ale... Nie mam tego. Dlaczego? O, mam! Dobra! Ale nie chcę jakieś lampki. Weź ty coś... Komputer mogę? Chyba nie, co? Pewnie jakieś takie pierduki. A któraś z was pisała mi właśnie, że im większy poziom złośliwości, to mogę większe rzeczy wędzić? Wędzić, jak to zabrzmiało. Nie chcę wędzić mięsa, tylko chcę zwędzić coś. Dobra, kochani, to co, tą lampkę jakoś taką beznadziejną? Albo na górze? Może tam coś? Lustro mogę zwędzić? Krzesło? Do kieszeni? Nie no, dla dziecka nie będziemy przecież... Kwiatka jakiegoś to ja nie chcę. Meble też nie. O, tu lampka. Chodź, mogę tą lampkę? Kurde. Słuchajcie, tylko mogę tam to do dołu? Czy po prostu to tak jest, że ja wchodzę i tylko jedną rzecz na cały dom mogę zwędzić? Powiedzcie mi. Szybko. Stop, stop, stop! Dziadek idzie. Uwaga, chyba się udało. Widzicie, zdołała zwędzić. Super, dobra. No to ona teraz jest szczęśliwa. Wsadziła pewnie tutaj gdzieś w kielnię i to nie widać, czy to lampka, czy to brzuch. Co tu mamy? Energiczny SMS. Co tak na szybko wyślimy? Do Alice. Nasza SMS-owa koleżanka. Co masz, dziadku? Mogę się poczęstować? Weź porcję. Chodźcie. Energia. O, na siłę. A nie, ona z brzuchem to ona nie może. Zjedzmy sobie, jak już tu jesteśmy, zwędziliśmy lampkę, się najedliśmy. Myślę, że widzę to upłacalne, nie? Chcemy jeszcze odświeżyć się, no dobra. O, obserwatora. O, ktoś z was pewnie przyszedł. Siemka, siemka. Dobra, wcinaj. Mogę to wziąć ze sobą? Pokażcie. Gdzie to jest? Nie tu, nie tu. Tu. Tu, no. Ej. Nie mogę? Czemu? Kurde, no. Już myślałam, że jeszcze zabierzemy talerz z hamburgerami czy tam hot dogami. Pogadaj sobie z nimi, byś chciała może, nie wiem, pożartować. Żartuj o politykach do niej. Jaki ty masz tatuaż fajny, kobietko. Co ty? Taka niebrzydka chyba, co? Pokaż się. No. No ty, dziadku, to ty stary jesteś, tu na ciebie nie ma co tu patrzeć, już się rozsypujesz. Dalej, przyjazne. Entuzjazmuj się, chociaż to chyba on zrobił. A co ty jesz? Jajecznica z bekonem. I się nie podzieliła. Pff, gościnna. Parodiuj. I lecimy, bo musimy tam robić do pracy coś. I odśwież się. Do domu. Miło było was poznać i zwędzić wam coś. Niedawno. Aha, czyli teraz muszę po prostu poczekać jakiś tam czas, zanim znowu będę mogła wędzić coś, tak? Okej. No wcinaj, ile ty będziesz? Już chyba z 3 godziny. No i... O, tutaj coś. Dobra, lecimy do domu. Idzie. O. Z tym brzuchem wygięte. To sobie, ale my zaraz będziemy rodzić to dziecko. Naprawdę nowe padnie. Zobaczcie, jak ono idzie. Jeszcze z takim rozkarakiem. Masakra. Która to? 21. Kurczę, by trzeba było... A logika jeszcze. Ojejku, jejku. Gdzie my się logiki możemy nauczyć? Do lustra chciałaś odświeżyć się chyba, tak? No my logikę to musimy jechać gdzieś do kogoś. Chociaż zarobiliśmy w sumie 2K. Dobra, kupujemy ten stół do szach. Dobra, mamy stół. Znaczy się szachy, mamy jakieś tam krzesełko. Okej, ona się tam odświeża, a później niech sobie chwilę jeszcze pogra. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Pograć chciałaś? Tak. I chyba tyle. Jutro awansu na pewno nie będzie. Bo 2 poziomy to my nie zdobędziemy, a jeszcze te dane... Dobra, przewińmy to. Zobaczcie, graliśmy w szachy i rodzimy dziecko. Aha, nie rodzimy, ale już mogliśmy wziąć wolne. Ty idziesz spać? Idź najpierw do łazienki, bo się zlejesz w pościel. Możemy wziąć wolne w sprawach rodzinnych. Ja nie wiem, chyba pójdziemy jutro do pracy, nie?
myślę. Najwyżej wrócimy w trakcie, będziemy rodzić dzieci. Co jest z tym Skylerem? Znowu nas zaprasza o 4:00, o 5:00 tym razem. Skyler, co ty, durny? Po nocach na imprezy łazi, w środku tygodnia. Otwórz. Mamy coś do jedzenia? Mamy jajeczniczkę. Szybka jajeczniczka? Absolutnie, do stołu. Nie ma łażenia tam po komputerach. Zjesz jajeczniczkę, zjemy truskawę. Weźmy dwie, zjedzmy. Do łazienki jeszcze. I do łazienki, i do pracy lecimy. Rach, cach, cach. Okej. Okay. Zobaczcie! O, za późno, jak ona w tej sukience śmiesznie wyglądała, masakra. Z tym brzuchem. Jesteśmy, znowu zwędziliśmy z pracy! Ale jaja. I przenosimy 150. A co mamy tym razem? To pewnie jest w wyposażeniu. Patrz, spójrzmy co tam. Zobaczcie. Aha. Sterty brudnych naczyń. A co to jest? Ach, odblokowaliśmy krzesło. A ja myślałam, że ona zwędziła krzesło. Oj, ludzie, ludzie. Sprzedajmy te naczynia. Lampa, zobaczcie, 165. Sprzedajmy to. Lampa od Skylera za 40. I krzesło. Chcemy takie krzesło? W sumie możemy chcieć. To jest warte 26. To weźmy, damy tu. A mogę zmienić jakiś kolor? Takie. Aha, tylko góra się zmieni. Dodajmy sobie białe. No i fajnie. Dobra, co ona gdzieś... Zdrzemni się. Moment, zaraz, zaraz. Najpierw to ty sobie, kobieto, zjedz truskawkę. To tak... Na początek. Zjedz dwie. Na wszelki. I do łazienki. Nie wiem, czy wspominałam, czy nie. Jak nie wspominałam, to jemy truskawki, żeby mieć dziewczynkę. Nie chłopca. Żeby mieć dziecko, dziewczynkę. Okej. Okay. Ona się zaraz tutaj, kurczę, słuchajcie, wywali ze snu. Wywali ze snu. Padnie na glebę ze zmęczenia, o. Uczmy się tych szachów. Ile wlezie, zobaczymy, jak długo wytrzyma. Już? Tak szybko? O ludzie, no wstań. Dobra, dajmy jej spać. Może wstanie w środku nocy, to jeszcze pogramy w szachy. No, czyli tak jak mówiłam, wstała biedna o 11:00. Idź do łazieneczki. Zjemy sobie coś. Aha, zepsute, okej. Okay. Nic nie mamy? Nie, mamy ostatnią porcję. To sobie zjedzmy tą jajecznicę. Zjedzmy sobie truskawkę. No, przy kąpie znowu, dobra. Plecy cię bolą, toż masz taki fotel wygodny. Raz, dwa i jeszcze pęcherz. O, poród nam się zaczął. Ale jaja. Super. Ile czasu to będzie? 3 godziny. Bierzemy wolne czy nie? Tak w ogóle co wy myślicie? Sama nie wiem. Nie, nie bierzemy. Zobaczymy. Jak... A nie, w sumie pewnie urodzimy i tak przed pracą. Gdzie idziesz? Wyrzucę psu to jedzenie. No i dobrze. I lecimy grać. Ach, jest nieswoja. Bo masz poród. No to co ja mam z tobą robić tyle czasu? Idź się umyj. Idź się wykąp, kobieto. Czy tam prysznic weź. No to tylko poród przeszkadza ci w graniu w szachy. Serio? No nie, no to kochani, będziemy się 3 godziny czekać, aż ta biedna humor odzyska. A co na... O, zobaczcie, już. Włączyło jej się. Całowanie chce. No, Melanie, dajesz, dajesz. Rodzisz, nie rodzisz, ja nie wiem. Pokaż się. No, no nie swoja, no. Mina mówi sama przez się. Idź do łazienki jeszcze.
No, właśnie w tej sukience. Zobaczcie, jak ona wygląda. Tu rozepchana. Nieźle. Dobra, co dalej? Oglądajmy romansy. No dobrze. Ach, ona chora jest? Gorączkuje? Ojejku. No to jak to tak w trakcie porodu zachorowałaś? Co ty? Zaraz ci kupimy leki. Moment, jeden lek kupmy. Dziecko w drodze, opieka społeczna przekazuje darmową kołyskę. Melanie rodzi. Urodź dziecko. Czekaj, a do szpitala jak się jechało? Bo już nie pamiętam. Bo ja w ogóle dziećmi nie gram i nie pamiętam, jak się do szpitala jechało. Powiedzcie mi, jak się do szpitala jedzie. Może ja tutaj jakoś powinnam klik... O! Urodź w szpitalu. Dołącz. Chodź, Skyler. I co, nie już za późno, nie? Tu urodzi. Dobra, to już będę wiedziała na przyszłość. Nie pamiętam właśnie, jak się rodzi. Dziewczynka! Dobra. I co? Jak ją nazwiemy? Wiecie co? Nazwijmy ją może... Emma. Dlatego, że tam właśnie jedna z dziewczyn, która brała udział jakby w tym konkursie na naszą główną bohaterkę, właśnie nazywa się Emma. I wszystkie dzieci w sumie moglibyśmy tak nazwać tymi imionami tych dziewczyn. Co wy o tym myślicie? Zobaczcie, pokaż się. Mam nadzieję, że ty ładny jesteś. Ładna. Ej, no gdzie my jedziemy? Co się dzieje? Słuchajcie, jesteśmy w szpitalu. Aha, okej. Okay. Czyli przyjechaliśmy do szpitala po urodzeniu dziecka. Ciekawe, co? Lecimy do domu, bo dziecko w żłobku. Okej, jesteśmy w domu. Gdzie odjeżdżamy? Nigdzie nie odjeżdżamy. Gdzie to dziecko jest? Zobaczmy, jak wyglądasz. Pokaż się. Ale jaja. No słuchajcie, takie małe to tam za dużo nie widać. Dziecko jak dziecko. No ale słuchajcie, mamy naszą Emmę, więc cieszymy się, nie? Czekamy teraz, aż Emma dorośnie i zobaczymy, jak wygląda. Bo Olga obawiała się, że dziecko będzie brzydkie, bo jej sim z jej simką, jak mieli dziecko, to nie było zbyt urodziwe. Więc miejmy nadzieję, że nasza Emma będzie naprawdę piękną dziewczynką. Trzymam za to kciuki. No i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć! I'm over it. I would just be like, I'm over it.